Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Nypek. Postanowiłem nagrać taką serię od Z do A, gdzie będę grał wszystkimi na początku supportami, później innymi liniami, pokazując wam buildy i jak się powinno grać daną postacią w danym elo. Większość poradników jest robionych pod elo typu diament zwyż, przez co nie zawsze jest to dobre dla osób, które oglądają, bo większość graczy dochodzi do golda, max, platyny, jest bardzo dużo silverów i poniżej, a nawet coś takiego jak meta, czy chociażby dane buildy w danym elo, no różnią się znacznie. I coś, co działa w Challengerze, niekoniecznie musi działać w silverze, bo nie będziemy wykorzystywać tego potencjału. Także postaram się zrobić taką serię typowo od Z do A, każdy support, każdy jungler, top laner i mid laner. ADC też, mimo że nie jestem za dobrym ADC-kiem. Gdzie będę starał wam się pokazać, jak dany champion działa, jak się zachowywać na linii, co starać się robić, co budować przede wszystkim, bo głównie rozchodzi się tutaj o przedmioty. No na innym elo mogą one się znacznie różnić, no bo nie oszukujmy się. Także na pierwszy ogień wlatuje Zyra. Później mamy Zielana, Yumi, Xerata, Vel'Koza i tak po kolei. Trochę pogrywam supportami, więc będzie to najprostsze rozwiązanie na początek. Najtrudniej będzie ADC-kiem. Jeżeli seria się przyjmie, no to będziemy ją kontynuować. Jeżeli nie, no to odpuścimy. Także zostawcie łapkę, jeżeli wam się podoba, żebym widział, że komuś się to przydaje. Suba, jeżeli ktoś nie ma, trafił tu przypadkiem. A może się czegoś akurat nauczycie i będziecie w stanie podnieść swój ranking w przyszłym sezonie. Aktualnie mamy przedsezon, także wchodzą nowości, czempionów raczej nie będą zmieniać, jakieś tam może małe buffy, nerfy. Ma wychodzić nowa postać zaraz, więc głównie wszystko będzie się kręciło wokół tego. Także, jak widzicie, team comp typowo taki standardowy raczej, bez żadnych wymyślnych met. Mamy Zyrkę, bierzemy Ignite'a, gramy na Ashkę, Pajka. Będziemy się skupiać na połkowaniu Ashki. No chyba, że Pajk będzie podchodził za blisko, to też staramy się go obijać. Wyszły nowe przedmioty do supporta, przez co jeszcze w sumie chyba ich nie widziałem. Z tego co wiem, że stakuje się Golda i tym podobne. Raczej polegają na tym samym, tylko teraz jest rozdzielenie na AP, AD, z tego co wiem, i na połka i pasywne dobijanie minionów. Także wydaje mi się, że AP też chyba może dobijać. Na linii mamy Ashkę i Pajka, czyli dużo CC. Ashka gra z TP-kiem, nie mają heala i dwa Ignite. Eko na midzie z Syndrom, Eko może roamować akurat. Na bocie Kazik, Malphite, raczej tutaj powinien Malphite być bity na początku. Kazik powinien mu wchodzić do dżungli, więc też może być ciężko. Na topie Wukong, na Garena. No a tutaj zależy kto lepszy w sumie. Matchupy nie biją. Gramy sobie flexa, przez co ramki mamy golda. Za dużo flexów nie graliśmy w tamtym sezonie. No i lecimy. Tak, 20k maestri. Ashka chyba pierwszy raz. No, Kazik jest dość dobry, więc może być ciężko. Aczkolwiek maestra nie gra, pamiętajcie. Świetnym przykładem na to jest Yasuo. 2 miliony maestri, który potrafi skończyć 0.17. Zawsze podaję ten przykład, także nie, jeżeli się demotywujecie tym, że ktoś ma dużo maestri na danym czempionie, to nie sprawdzajcie po prostu, bo wasze nastawienie do gry też wpływa na waszą grę. Nie oszukujmy się, jeżeli wejdziecie negatywnie nastawieni do gry, też nie będziecie za dobrze grali. Często jest tak po serii przegranej, kiedy próbujemy na siłę odbić punkty w danej grze i kończy się to zawsze w jeden sposób. Omówienie skilli. Pasywka. Tworzymy sobie co jakiś czas nasiona w danym obrębie. Nasiona się rozkładają losowo, także nie mamy wpływu za bardzo na to, chyba że stoimy przy ścianie, wtedy pojawi się albo tu, albo tu. Nasionka to nasza główna siła, jakby nie patrzeć. Także staramy się je rozkładać w miarę umiejętnie, nie podchodzić za daleko. Oczywiście nasz team cały śpi, z tego co widzę. Q.
wali nam w takiej linii prostej skilla. Jeżeli będzie w tym zasięgu nasionko, pojawiają się roślinki, które atakują z dystansu, zadając określony damage. Dość mocne. Roślinki mają swoje HP, mianowicie tam staki, które trzeba rozbić, żeby zniszczyć daną roślinkę. Pojawiły się stwory. W tworzy nam dodatkowe roślinki, nasionka, które tworzy właśnie roślinki. Staramy się mieć przeważnie 1-2 staki na nim, nie. Chyba że wchodzimy Alin, to wszystko. E to są pnącza w linii prostej, które rutują nam przeciwnika, czyli zatrzymują w miejscu. Powstają również z roślinek walczące z warciu, które pomagają obijając przeciwników i slowując. Jeżeli chodzi o R-kę, w krągu rozwija nam nasze roślinki, wzmacnia je, atakują szybciej, zadają więcej damage'a. To by było na tyle. Jestem spóźniony na swoją linię przez to, że Kajsa zaspała i ona teraz później miniony, a ja będę w plecy expa. Chyba że dobrze sfrizuję. A, sfrizowała, więc jest ok. Pajk będzie próbował podejść, obić i będzie się cofał. Staramy się go obijać za każdym razem, żeby nie mógł wchodzić tak po prostu. Early mamy, podejrzewam, że słabsze. Aszka ma dobry połk, przez co, no widać, że była pierwsza na linii. Przez co raczej staramy się nie bić, tylko połkować, wykorzystywać nasze nasionka z pasywy, które jak widzicie pojawiają się co rusz. Teraz jak wszedł w krzaki, to również. Drugie bierzemy W, ze względu na to, że jak złapiemy tak jak teraz Aszkę, to żeby można było ją obić dość solidnie, zeslowować. Flash Ignite i po robocie. Także cała mechanika zero polega na dobrym E. Jeżeli nie jesteśmy w stanie trafić E, no to będzie ciężko. Tak naprawdę Kajsa nie musiała palić tego flasha, ale po prostu chciała tego killa, więc spaliła flasha. Warda stawiamy, bo Kazik już może próbować coś wymyślić. No i znowu, mamy dwa staki na roślince, polujemy na ADC-ka. W tym przypadku support też wygląda dość kusząco. Dużo nam dała przewaga levela, w sumie nadal ją mamy. Znowu mały pok. Spike znika, jest to oczywiste. I odnawia sobie HP, dlatego nie opłaca się wszystkiego wklejać w Pajka, gdyż wiemy, że on się zaraz wyleczy ze swojej pasywnej umiejętności W, która sprawia, że się leczy jak znika. Przewagę w creepach mamy, nieźle, choć małą. Aszka przyszła później na linię, a mimo wszystko nadrobiła trochę tej farmy. Kazik jest na topie, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. Oni nie powinni się bić. Szczególnie, że ja poluję teraz na Aszkę jeszcze raz. Nie trafione, ale obite chociaż trochę. Dużo ADC-ku się denerwuje, no bo nasze roślinki mimowolnie zabierają im farmę, przez co mamy dwa farmy aktualnie. No ale jeżeli jesteśmy w stanie komuś zrobić killa, no to raczej nie powinien mieć o to problemy. Co my tu mamy? Kazik 1-0, Eko 1-0. Teraz zmisowałem skilla. Aszka wkleja we mnie wszystko, ale to dobrze. O, jest Kazik. Postaramy się go dobić. I on też. To jest tak, że się sfokusowali na nich. Tańczymy przy roślinkach, bo i tak wiemy już, że jesteśmy martwi. Dobra. Dla mnie warp. Zrobiłem 3 kile w zamian za naszą dwójkę, więc jest ok. Mid jest do przodu dzięki temu. Czemu nie pushujesz? Jungla też ma trochę luzu. A my składamy item. Moim zdaniem na tym elo najlepszym przedmiotem na początek jest relay. Ze względu na to, że... Pamiętam o pinkach. Ze względu na to, że po użyciu naszych umiejętności jakikolwiek, jakichkolwiek umiejętności byśmy nie użyli, one są slowowane przez relajkę, co jest dość wygodne.
Później możemy dołożyć jakąś maseczkę, na przykład, albo Morello, zależy wszystko od teamu, ale relajka to dla mnie taka podstawa, jeżeli chcemy utrzymać jak najdłużej w tych naszych roślinkach przeciwnika, to jak najbardziej. Postawimy tu pinka i Drake'a zwardujemy. Maksujemy pierwsze E, następnie W. Ten fight dla nich nie jest zbyt korzystny, ponieważ ja już ją zabijam sam. Dlatego nie obawiałem się, że mój ADC zostaje sam. Dobra. Zaraz ktoś przyjdzie, ja mam E gotowe. Także powinno być ok. Mamy zresztą pinka, więc nie musimy się obawiać, jeżeli przyjdą w dwójkę. To i tak będziemy do przodu. Także tak jak mówiłem, Pike się wyleczył znowu dużo, więc no nie ma sensu po prostu wklejania w niego wszystkiego. Jakiś połk jak podejdzie za blisko i wtedy jak najbardziej możemy tam połkować go. Kazik kręci się przy midzie, nie wiem czy nasza Syndra to widzi. Obijemy go. I 15 sekund staramy się nie bić. Mamy plejcika. Ogólnie Pike jest dość słaby, bo nie trafia za bardzo tych skillshotów, a jak trafia to w takich sytuacjach, że Ashka no nie jest w stanie nic zrobić. Ashka znowu została nie zabita. I tak będzie w kółko. Od razu mówię, że to nie jest jakieś konto na noobów czy coś, bo ja na tym koncie gram normalnie cały czas. Tak wzięty, możemy zejść pomóc. Mobilitki, jeżeli schodzimy, jeżeli nie, to jakieś albo Magic Resista, albo Armory. Nie ma nikogo, więc po co ta panika była? Staramy się utrzymać naszego pinka. No i jak przyjdzie Ashka, możemy znowu wykleić całe combo z Erką. Powinna zostać zwanshotowana w tym momencie. Zera taki typowy champion, jak ktoś ma na przykład słabe early, żeby go podciągnąć, jest jak najbardziej ok. Nie w każdym matchupie będzie pasować, bo no nie da się, na przykład niektóre championy potrzebują shieldów, cc-ków. Zera akurat za dużo tych cc nie ma, więc nie jest już tak gładko. Pajka nie ma, o jest z Kazikiem. I już, mamy 3. Eko. Flashujemy. On dostaje shielda. I musi cofnąć do Erki. Good job. Staramy się trzymać w naszych nasionkach. Także tak to mniej więcej wygląda. No myślę, że gra zero jest w miarę spokojna. Minus taki, że jest łatwa do wyłapania, także trzeba uważać. Zagramy mobilitki. Możemy już wardę stawiać, ok. Zmieniamy na czerwoną i lecimy. Możemy się pokusić o zwardowanie gdzieś głębsze, ponieważ mamy dużą przewagę na linii, praktycznie jest to stomp. Damy znać ADC, żeby uważał. A my idziemy zwardować. Zwardujemy, usuniemy soczewkę. O, mamy tutaj pinka. Pike jest na midzie. Czyli została Kaisa z Ashką. Ustawimy też. Staramy się pomóc im. Aczkolwiek jest to ich duży błąd, za który zapłacą. Raczej życiem. No, dokładnie. Także nie ma sensu. Mamy tu Pajka, ale my nie mamy flasha. Trzymamy midę jak najdłużej. Mogę to sfarmić. O, mówiłem, Kajsa już sobie radzi sama, pod warunkiem, że nie przyjdzie Kazik. A nie ma wizji, więc nie powinno tak daleko wychodzić.
Właśnie we mnie próbuje wjechać, marnując wszystko, co ma. Bez flasza Kazik. Wiedziałem, że Kazik tu będzie wchodził, ale przy tym momencie, co ma bike, jest tu obvious. Typowy silverowy mid, czyli płacze, jak ktoś mu pomaga na linii, ale zaraz jak przyjdzie pike i ją zabije, to będzie report zero, no follow. Także nie przejmujemy się. Jeżeli kogoś to irytuje, no to może wyłączyć pingi. Dobra, uratowaliśmy Garena, jest ok. No nie wierzę, że on przeżył. Umrzemy teraz. Albo nie. Za 3 sekundy mamy E. Syndra dobrze zrobiła. No i staramy się snowballować. Branie killi wszystkich raczej nie ma sensu. Tak, jestem martwy. Chyba, że relajka zadziała. Dobra. I właśnie po to mamy relaj. Mimo, że nie mamy cecaków, to i tak jesteśmy w stanie coś zrobić. Dobra, zapłaci za to życiem, więc jeden za jeden jest łatwy. Mamy relay. Mamy dużo takich... Dobra, myślę, że możemy złożyć zonie. Przyda się w takich sytuacjach jak ta chociażby, gdzie mogliśmy po prostu kliknąć zonie, dać mu unieruchomionko z E i on wypadł, a my byśmy przeżyli. Ale jest ok w sumie. Jest bardzo duża przewaga, w sumie ciężko, żeby wrócili do tej gry. Mój ADC ma 4-1, ja mam 7-2. Czyli mamy mieszany damage i AP i AD. Jeżeli się nie podpali nasza drużyna, to raczej powinniśmy wygrać to. Na spokojnie powinno być. Wardujemy. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Sprawdzimy wizję. Eko i zamyka. I combo. Combo jakie wygląda? Dajemy E. Kurczę, w międzyczasie dajemy W pod tą osobę. U i R. No i przeskoczył. Autoataki są ważne. Zawsze to jest jakieś 70 damage'a. I możemy brać stacki. Cały czas mamy R-kę, dwa nasionka, czyli gramy E, W, R, jakieś Q, albo najlepiej E, Q, W. W sensie, że podczas stakowania Q jesteśmy w stanie zagrać dwa nasionka i podciągamy to R-ką. R-ka wzmacnia nasionka, daje knock-upa. Jesteśmy w stanie wykleić bardzo dużo damage'a. Szkoda, że ten Malphite to odpuścił, bo Garen by nie musiał tyle HP tracić. O, sięgnięty. Musimy flashować, bo on zagra R-kę wstecz. Dobra, umarł. Flash był czysto pod R-kę, żeby nie zostać w jego R-ce, bo ja wiedziałem, że on chce zagrać po prostu R-kę. Sprawdzamy, czy za ścianą się nikt nie czai. Zaraz tu wejdzie na niewidzce pewnie Wukong. Raczej w teamfightach staramy się trzymać w miarę z tyłu, chyba że jest jakiś stun, o, żeby go spolować, tak jak teraz. I znowu. Mamy mobilitki, więc dobiegnięcie nie jest jakimś dużym problemem. Powinniśmy raczej starać się trzymać na tyle bezpiecznie, żebyśmy nie zostali zwanshotowani chociażby przez jakiegoś Kazika. Ale żebyśmy byli w stanie wkleić damage. Mam 1600 golda, więc chciałbym się wrócić, szczególnie, że zamykę na seko. Mam nadzieję, że midlaner odpuści. O, no. Także to by było na tyle. Pierwszy filmik, 20 minut. Niestety nie jestem w stanie więcej tego ogarnąć. No ale bot był strasznie wygrany i mieli małe szanse na to, żeby cokolwiek zrobić. Niestety. Kajsa dostanie honora. Nie żałowała Hila, kiedy trzeba było, także bardzo fajnie. Skończyliśmy 8-2.
Garen się podniósł, też jest ok. Damage 9k, czyli praktycznie dwukrotność tego, co zrobił jungler, a decek nasz Syndra, jedynie Garen miał te 8. Także uważam, że naprawdę spoko to wyszło. Jeżeli się spodobało, docencie łapką, na pewno będę wiedział, że jest po co to kontynuować, że komuś to pomaga. Może dzięki temu osiągniecie wymarzoną rangę w następnym sezonie. I zapraszam do innych filmików oraz na streamy na Twitcha. Po! Hello!